Cześć, witajcie w nowym odcinku update'u. Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o streamingowaniu muzyki. Nie będę tego tłumaczył, no bo chyba dzisiaj to jest raczej norma. Każdy z nas ma profil na jednym z wielu istniejących serwisów. Spotify, Tidal, Apple Music, Google Play Music, Deezer, Pandora. No i tak mógłbym wymieniać i pewnie skończyłyby mi się palce. Osobiście korzystam ze Spotify, które jest bardzo wygodne i dostępne praktycznie na każdej platformie, z której korzystam. Do tego za wersję premium płacą jedynie 20 zł, a jest to niezbyt wygórowana cena, mniej więcej tyle, ile zestaw powiększony w McDonald's. No i jest oczywiście Discover Weekly, coś, co wyróżnia Spotify na tle konkurencji. Co to jest i jak to działa? Zapraszam do oglądania! Discover Weekly to niby playlista, każda inna na Spotify, ale jednak nie. Ta jest stworzona specjalnie dla każdego z nas. W każdy poniedziałek Spotify za pomocą swoich algorytmów serwuje nam aż 30 piosenek, które są wybrane pod nasz osobisty gust muzyczny. Wybiera je na podstawie tego, co obecnie słuchamy, czego słuchaliśmy wcześniej i serwuje takie piosenki, które powinny nam się spodobać. Brzmi fantastycznie, takie właśnie jest, ale jak to właśnie w ogóle działa? I spieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, tak jak mówiłem, Spotify patrzy na wszystkie przesłuchane przez nas piosenki od początku używania przez nas serwisu. Jeśli otworzyliśmy chociaż raz jakiegoś wykonawcę czy piosenkę, serwis to zapamiętuje, jednak bardziej skupię się na tym, co słuchamy ostatnimi czasy. Także jeśli kiedyś dużo słuchaliśmy death metalu, a teraz disco polo, to prawdopodobnie możecie mieć więcej piosenek Zenka Martyniuka na swojej playliście, ale coś ze starszego repertuaru może się przytrafić. Jak tłumaczy, to sam twórca Discover Weekly, coś, co słuchałeś wieczorem, jest dla ciebie pewnie o wiele ciekawsze niż coś, co słuchałeś 2 lata temu. I to chyba prawda. Ale to dopiero pierwsza część. Kiedy Spotify ma już te całe wszystkie informacje o tym, co lubimy, co słuchamy, zaczyna się chyba największa zabawa. Algorytmy Spotify zaczynają łączyć kropki. I mają je połączyć tak, żebyśmy dostali piosenki, które mają nam się spodobać na podstawie tego, co już lubimy od zespołów, których w życiu nie słyszeliśmy albo słyszeliśmy bardzo mało. Przecież to banalnie proste, prawda? Z racji, że playlista co tydzień jest nowa i te piosenki cały czas się zmieniają. Niektórzy robią sobie playlistę, z której zbierają każdą piosenkę z każdego Discover Weekly i można to wszystko zautomatyzować, na przykład w aplikacji If This Then That, lub jest pewnie też masa osób, które tak jak ja robią playlistę, żeby zapisać sobie tylko te diamenciki z każdej playlisty. No i jeśli Spotify widzi, że niektóre z zaproponowanych przez nich piosenek w Discover Weekly są odtwarzane po zakończonym tygodniu, to też im nie umyka i biorą to pod uwagę przy tworzeniu kolejnych playlist. Żeby tego było mało, Spotify bierze pod uwagę także to, jakie są trendy w słuchaniu każdego użytkownika serwisu, który ma choć odrobinę podobny gust do nas. Każdą piosenkę i każdą playlistę, które tworzy każdy z użytkowników, to wszystko jest brane pod uwagę. Cały algorytm i to, jak to wszystko działa, robi ogromne wrażenie. Pozostaje pytanie, czy jeśli będziemy słuchać tylko Discover Weekly, to czy w końcu Spotify nie zacznie zjadać swojego własnego ogona i piosenki nie zaczną nam się powtarzać? Twórcy serwisu mówią, że stanowczo nie ma takiej możliwości, jednocześnie zakładając, że przesłuchanie playlisty nie oznacza tego, że każda piosenka musiała nam się spodobać, co jest bardzo logicznym myśleniem. Tak więc zapętlanie się tych piosenek po pewnym czasie nie miałoby żadnego sensu. Piąteczka dla Spotify. Co więcej, Spotify bierze pod uwagę wszystkie odchyły, czyli na przykład jeśli włączacie serwis na imprezie, gdzie każdy zmienia co chwilę piosenkę, albo puszczacie piosenki dla swoich dzieci, to możecie być pewni, że Spotify rozróżni to od waszego normalnego słuchania i nie weźmie pod uwagę tego typu wyskoków do kreowania kolejnego Discover Weekly. Ostatnio Spotify ogłosiło, że z narzędzia Discover Weekly korzysta już 40 milionów ludzi i że tylko dzięki tym playlistom użytkownicy serwisu przesłuchali 5 miliardów piosenek w niecały rok od początku istnienia Discover Weekly. Cała funkcja nie ma praktycznie żadnych minusów, ale jednak niektórego tygodnia mam naprawdę masę świetnych piosenek, a czasami podobają mi się 1 czy 2. Jak twierdzą sami twórcy, taka sytuacja to dla nich porażka i będą się starali to poprawić tak, żeby takich playlist, gdzie tych fajnych piosenek jest mniej,
było jak najmniej. Być może zostanie wprowadzona funkcja tego, abyśmy mogli dać odpowiedni feedback serwisowi, że konkretne piosenki po prostu nam się nie podobały, albo że nam się podobały. Z innych ciekawych funkcji, jakie Spotify mógłby także włączyć do Discover Weekly, to mógłby każdą tą piosenkę układać w bardziej przemyślaną składankę, więc zawsze pozostaje coś, co może zostać poprawione czy ulepszone. Niemniej jednak sam feature jest naprawdę świetny i każdy poniedziałek w pracy zaczynam właśnie od przesłuchania tego, co zaserwowało mi Spotify w tym tygodniu. Niedawno w serwisie pojawiła się także nowa playlista, która działa na podobnej zasadzie jak Discover Weekly, czyli Radar Premier. Ta aktualizowana jest co piątek i możecie tam znaleźć najnowsze single, a także albumy od waszych ulubionych artystów, tak żeby niczego nie przegapić i ze wszystkim być na bieżąco. Playlista dobiera innych wykonawców na podobnej podstawie jak do Discover Weekly. A czy wy korzystacie z Discover Weekly albo ze Spotify? Mamy dla was konkurs. Do wygrania będą kody premium właśnie do Spotify. Zajrzyjcie w opis odcinka, tam wszystko jest napisane, co, jak, gdzie trzeba zrobić, także powodzenia w konkursie, ale piszcie w komentarzach, czy chcielibyście na przykład odcinek o jakichś poradach, trikach, ukrytych funkcjach w Spotify. Bardzo chętnie taki odcinek bym zrobił. Dodatkowo w opisie macie także prezentację w języku angielskim, której twórcy Discover Weekly szeroko i bardzo obszernie wyjaśniają, jak działa cały algorytm. Do tematu Spotify na pewno jeszcze wrócimy w przyszłości. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego tygodnia.